Witam wszystkich. Z tej strony Zen, a to jest Murdered Soul Suspect. Tak, jesteśmy tutaj w tym domu sądu, gdzie to jest kryjówka tego zabójcy dzwonnika i mamy tutaj notesik. Vibrations I'm getting from this house are off the charts. It's like the museum. The old violence tries to take over the new. I have to tell Officer Baxter about this. This could be a vital piece. Hej, niepokoje w domu sądu. Okej. Okay. Bardzo dobrze, to widzicie bardzo dużo. Tak naprawdę nic, ale jestem dosyć pewien, że Baxter to nie jest morderca. O! Światło? Jestem dosyć pewien, że Baxter to nie morderca. Myślę, że prędzej to jest Rex. Z nieznanego powodu. Być może tam. Być może w akcie zemsty za moją żonę. Bardzo możliwe. Musimy znaleźć jeszcze kilka tych. Kilka rzeczy. O. Dokładnie. Kolejne. Nie wiem, czemu nie zauważyłem wcześniej, wchodziłem tutaj. W każdym razie mamy jeszcze tutaj, o. Wcielenia Julii. Nieznajomy Ronan. Jakbym w ogóle go nie znałam, a czułam... Nie znała, a czułam taką bliskość. Najwyraźniej do człowieka, którego sobie wyobraziłam. Okej. Naprawdę uważam, że coś takiego jak przestępcza przeszłość powinno wyjść na jaw wcześniej. Nawet nie chodzi o nią, tylko o to, że nie powiedział mi o niej od razu. Twierdzi, że powinna była się domyślić po tatuażach. To przecież oczywiste, sama nie wiem. Wygląda na to, że jednak nie takie oczywiste. Chyba jest już dla nas za późno. Okej. Okay. Się martwiła, że nie będzie mogła być z Ronanem. Znowu Adolf Hitler tam siedzi. Okej, okay, dobrze, że znikł. To jest uświęcone. A? Ktoś w tym budynku jest. Ulica pamiątkowa kolonialnej kuchni. Małą kuchnię w domu wykorzystywali służący do przygotowywania podwieczorków, ale nie głównych posiłków, gdyż te szykowali niewolnicy w osobnym budynku. Okay. Było to podyktowane niebezpieczeństwem pożaru kuchni. W czasach kolonialnych zagrożenie pożarem kuchni było bardzo powszechne. Dom prawdopodobnie wyposażono w co najmniej 6 różnych kuchni. Do dzisiaj żadna się nie zachowała. Okej. Okay. Tutaj. Kolejna książeczka. Jeszcze tylko 4 potrzebne. A! Okej, okay, to są schody, dobra. Kolejna książeczka. O, jak miło. Jeszcze 3. Chodźcie, dobrze. Nie, nie wejdę do... Idę tam, okej. Okay. A tu nie przejdę, ale myślę, że będę musiał tam wejść. Ciekawego. Okej, okay, myślę, że musimy w tą stronę pójść, więc pójdźmy najpierw w tą stronę. Okej. Okay. Iścik. Przemyślenia Julii. Kłótnia z Ronanem. Czasami potrafi być nieczułym bydlakiem. Wiem, że ma trudną pracę, ale w domu powinien o niej zapomnieć. Jutro będzie lepiej, wiem, ale teraz dość mam już tego. Okej. Okay. Okej. Okay. Sporo demonów. 4 demony, o Boże. Mam 2 kruki, z których będę mógł skorzystać, myślę. Okej, okay, tamten musi pójść w tamtą stronę. Myślę, że mnie zauważy. Podoba mi się to. Ten idzie w tą stronę, ten tamten idzie w tamtą stronę, okej. Okay. Tak, on idzie w stronę tego kruka, czyli to będzie tak mój sposób na...
robienie tego. Nikt mnie nie widzi. Widzicie mnie. Nie, nikt mnie nie widzi. Nikt mnie nie widzi. Okej, poszli sobie, bardzo dobrze. O w dupę, ilu ich tu jest. To jest ten problem, czyli tutaj myślę, że muszę wyjść i go zaatakować, jak będzie wychodził, jak będzie przechodził dalej. Okej, nikt mnie nie widzi. Nie widzisz mnie, ziom? Nie, nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie. Nie, nie widzisz mnie. Okej, bardzo dobrze. O Boże! Dobra. A, tupę! Okej. Okej, nie widzisz mnie. Nie, nie widzisz mnie. Nie, nie widzisz mnie. Okej, nie wiem o co chodziło. Niedobrze, że mnie nie zauważył. Okej, bardzo dobrze. Myślę, że chcę zabić wszystkie zjawy, bo myślę, że to może być jakiś achievement albo coś. Ty nie żyjesz. Okej. Mam wrażenie, że zaraz tam będzie coś próbował. Gin! Gin! Dobrze. Tyle procesów czarownic. Zostałem achievementa za procesy czarownic. Bardzo dobrze. 5 lutego 1693 wszystkie czarownice zostały wypuszczone na wolność, a gubernator Phipps zabronił dalszego ich nękania. Mimo to lękam się tej dziwoi. Groziłem jej torturami, lecz ona z dumą oznajmiła mi, iż własny ojciec podtapiał ją i krzywdził, by zmusić ją do oskarżenia jego nieprzyjaciół. Nie jestem zatem pierwszym człowiekiem, który posłużył się istotą, a ona nie lęka się mych gruźb. Ci, którzy widzą duchy ze światu, jawią się jej jako zaklinacza i nie spocznie w swojej pogoni za nimi. Zostać zgładzona w świetle prawa. Okej. Okej. Czeka. Mamy? Wyjątkowa salonu kolonialnego. Salon domu sędziego był najprzestronniejszą dostępną wówczas salą, w której toczyły się rozprawy. Odbywały się tu również procesy o czary, które czasem przenoszono do innych publicznych budynków, na przykład do karczmy. Okej. Przejdę w tą stronę. Polą mi. Okej. Okay. Prawe. Chcę upewnić, że na pewno tutaj nic nie ma. O! Może ta sala będzie wykorzystywana. Czegoś. Nic. Tą stronę. Aha, bo to jest wyjście z... Też są ściany budynku, okej. Okay. Dobra, nie mam wyboru, muszę pójść w tą stronę. Jeszcze dwa. Aha, to jest to miejsce, gdzie tutaj mi nie chcieli dać wejść. O!
Zauważyłem tego wcześniej. Jeszcze. Myślenia Julii kolejne. Dlaczego nie powiedziałam Ronanowi tak? Może to ta cała instytucja małżeństwa? Zawsze myślałem, że będę niezależną kobietą. Chyba nie przemyślałam alternatywy do końca. Ale nie mogę go zostawić. Nie mogę. Dlaczego nie możesz? A mi, znaczy... A, okej. Okay. Stąd jakbym podszedł, może bym widział to i znalazł, szukał miejsca, gdzie mogę tam zrobić coś, okej? Okay? Rozumiem. Zgubiłem się. Okej, okay, bardzo dobrze. Idźmy dalej. Mam jeszcze tylko dwa cosiki do znalezienia w tamtym miejscu. Historyczne społeczeństwo tego. Pokazujące cele w piwnicy. Winiarnia. Piwniczka winna. Okej, okay, okej. Okay. Baxter. Oh my god, Baxter? I should have been the one that stopped you. Ronan? What the hell's going on? You sick bastard. Why'd you do it? Why'd you bring back the witch trials and kill all those innocent girls? Nie on. You think I'm the bell killer? Are you insane? I've never killed anyone. You gotta help me. What is this place? We gotta get out of here. Oh, we gotta get out of here. All of a sudden, we're buds. You need to tell me what's going on here. Kto cię zabił? So, who killed you? The bell killer, you idiot. But I didn't get a good look at his face. A gdzie teraz jest? Where's the killer? No idea. A nie podoba mi się to. He could be anywhere, but when we fought, he said something I didn't understand at all. Wait. The killer actually talked? Not much, but I think I hit a nerve. I told that bastard he'd be dead soon, but he said, I already know death. And then something about his instrument of death will kill again tonight. My instrument of death? But he kills different ways every time. I don't get it. Przez te czarownice. Yeah, me neither. We gotta figure out albo what that przez means. Ty. On jest opętany, ten dzwonnik, dlatego jest taki silny. What were you doing here? Following a lead. I never dropped the case. Had this psychic, Cassandra, working with me. And we figured out the bell killer is hunting mediums, like a witch trial execution copycat. At that point, we couldn't let it go, even after Rex demoted me. So that's why you're at the museum. Okay, a gdzie jest Cassandra? Do you know where Cassandra is? Is she still alive? Last I checked, yeah. I took her to a safe house outside of town. Oh my god, she's alive. I was sure she'd be dead too. Joy would be freaking ecstatic. She shouldn't end up alone. Okay, that's not Joy? Cassandra ever bring up her daughter? Wouldn't shut up about her. We looked for Joy for days, but it was too risky. Cassandra has been begging me to track Joy down, but I haven't found her yet. You're not gonna believe this. Joy's been helping me tonight. Figures a cop like you would need help to get this far. You mean like what, the help you got from her mom? Alright, you get back to Cassandra. Make sure she's still safe and bring her back to the station. What are we gonna do? I'm gonna quickly check out the cellar and come up with a plan. I hope. Okej, okay, nie wiem tylko jak tam. Jak miałoby to wyglądać, jak Baxter ma wyjść, bo wszystkie drzwi są zamknięte. Myślę, że celowo zamknął. Okej. Okay. I myślę, że mamy pójść... Zaraz. A, my przyszliśmy stąd, jo? Tak, okej, okay, bardzo dobrze. Jakiego możemy znaleźć? Na pewno coś. Pytanie co? Gdzie jest światło, jest prąd. O! A, myślałem, że okej. Okay. Widziałem, tabliczka, o jak miło.
Kartka pamiątkowa kolonialnej piwnicy. Piwnica w domu sędziego często służyła za tymczasowy areszt dla oskarżonych czekających na proces. Nie inaczej było w tym miejscu, gdzie na rozprawę przed sędzią Hathornem czekały kobiety oskarżone o czary. Nie tworzono tu warunków do długotrwałego przetrzymywania osadzonych, gdyż domniemane czarownice zgodnie z angielskim prawem zawsze karano śmiercią. Super. Prawne cudnie. I nie mogę tu nic znaleźć, więc... gorzej, a musimy jeszcze trzy... Nie, dwa te. Dwa, tutaj dwa. Tutaj dużo, ale tam. Tutaj dwa, tutaj dwa. Okej, mam nadzieję, że znajdę tamte coś. Okej, tu jest coś. Przetrzymywane. Odpowiedź. Skarże. Surowy. I osądza. You claim righteousness, but you know your guilt and cannot deny your punishment is due. Okej, praworządny człowiek. Tylko mężczyzna wskazuje na cele i mówi oskarżonej, że kara jest nieuchronna. Klatka, gdzie były pewnie przetrzymywane osoby. Dzień w więzieniu. Być może ta osoba była bardzo silna. Kolejna książeczka. Bardzo dobrze. Jeszcze tylko jedną. Mam nadzieję, że nie... żadnej nie tam. Nie pominąłem. Tak, dzwonnika. Pracował. Świece. Światło, okej. To jest. To jest tamta dziewczynka, okej. Jest uwięziona. Błaga. You stood for justice. How is this just? Okej. Co ja jeszcze mógłbym się dowiedzieć? O, łańcuchy, okej. Pętany. Okej. Jeszcze? Raz, dwa, trzy, cztery. A, tu jest. Okej. Okay. Zeznają w pokoju bezbożnie. Okej. Okay. To nawet na mniej wygodnie niż łóżka na całym więzienie. Według niej niesprawiedliwie. Okej. Okay. Musimy tu znaleźć odpowiedź. Co się stało? No on ją oskarża. O nie. Myślę, że albo... Ona raczej nie, ale ten człowiek prawdopodobnie opętał dzwonnika. Myślę, że nie to, ale więzienne kajdany. Ona była tu więziona. Procesem. Nie! Gówno! No dobra, jeszcze raz. Jak nie to, to że nie to. Tak w celi. You claim righteousness, but you know your guilt and cannot deny your punishment is due. I thought you stood for justice. How is this just? The courts are not a place for your murderous whimsy. You are a corrupt heathen. The families of those innocent souls you executed through false accusation of witchcraft will exact their righteous justice tonight. False accusation? What is that nonsense you draw? My mark will burn like a brand in the flesh of this town. If it takes me to the ends of eternity, I will personally make the bell toll for every witch in Salem.
A, okej. Okay. Czyli to ona opętała tego ziomu może. The guy who killed me is Abigail. She might be the Bill killer. How is that possible? I gotta get out of here and figure out how to track her down. Czy Abigail jest dzwonnikiem? Bardzo możliwe, że opętała kogoś, żeby tym dzwonnikiem był. Ale tu się pojawia zagwozdka, bo nie mam jednej księgi. No dobra, w takim razie... Dobrze przeszukać wszystko. Może ominąłem coś tutaj w piwnicy. W końcu tutaj nic nie znalazłem. Może gdzieś na górze. Jestem pewien, tak całkiem. Mhm. Mówiłem. Oh shit, if Rex is missing, it could be going down right now. Where'd you take Joy, you asshole? Gdzie ją zabrał? Żadnych nowych tropów. Jeżeli Abigail jest dzwonnikiem, to na szubienicę. I Abigail. Cel mordercy. Nie! Czajs! Narzędzie śmierci mordercy. Okej. Okay. O nie. Chyba od razu będę musiał. Instrument of death, meaning her death, where she was killed. The gallows at the museum. Hang on, kid. I'm on my way. A, mogę pójść. Okej, okay, dostałem achievementa Dzień Sądu i została mi zapisana gra. Bardzo dobrze. Morderca przesłuchuje Joy w muzeum. Szubienica mordercy w muzeum jest cel. Jeśli Abigail jest mordercą, to szubienica w muzeum jest narzędziem śmierci. Okej, okay, w tym miejscu skończymy ten odcinek. Także dzięki wielkie za oglądanie. I co? Jak się wam podobało, dajcie lajka. Jeżeli się nie podobało, dislajka. A jeżeli chcecie w przyszłości widzieć więcej moich filmików, no to zasubskrybujcie kanał. Także jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Razem? Dokładnie. Na razie.